6 porządku obrad. Projekt zarządu w sprawie zmian planu finansowo-rzeczowego wydatków Rady Dzielnicy II Grzegórzki na 2013 rok. Nie będę, proszę Państwa, czytać. Chodzi o to, że po prostu tylko przekładanie z odpowiednich paragrafów na inne jest to związane z wykonaniem ekspertyzy zniszczarki, którą chcemy zlikwidować, ponieważ jest uszkodzona. Tak o nas. Musimy o sprzątanie biura. No i na ten domofon. Czy są jakieś pytania? Przy okazji można się zapytać, jak wygląda sprawa tego domofonu? Był ten pan z Urzędu Miasta, to w momencie, kiedy zostało zgłoszone, to pan z Urzędu Miasta przyszedł i powiedział, że znaczy sprawdził to, no i okazało się, że no, będziemy musieli po prostu ze swoich środków dokupić. Nie wiem, czy to będzie taki sam, jak jest u góry? Taki sam musi być domofon, jak jest u góry. Nie wiem, czy Państwo widzieli ten domofon? No, to było no, ale no, da się zamontować w każdym razie. Nie da się tak, żeby to, co jest. Takie mechanizmy są po prostu, że najzwyklejszego się nie da. Nie wiem, jakoś ja nie jestem elektrykiem, nie znam się na tym, ale chodzi na to, że najzwyklejszego nie da się i trzeba już taki inny. A ja mam pytanie, jak się składki na ubezpieczenie przenosi na taki materiał? Ponieważ my w tamtym roku, ja już powiem, w grudniu Urząd Miasta prosił o zabezpieczenie kwoty, gdyby były rachunki za grudzień z 2012 roku i gdyby je trzeba było zapłacić w styczniu, ale jeżeli jednak nie było czegoś takiego, jest nadwyżka, no to dlatego przenosił. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Punkt 3.